Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zamiaczek, witam was w kolejnym odcinku Stepania na moim kanale. Dzisiaj są naprawdę fajne akcje i też myślę, że fajny odcinek wyszedł. Teraz zapytacie, gdzie osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka? Jej nick macie w komentarzu, znaczy screen jej komentarza. Napisałem do niej pewnie już wiadomość na mailu, a jak nie, to jeszcze napiszę pewnie do dzisiaj wieczora. No i co, w tym odcinku możecie również wygrać premkę, a nawet dwie, jeśli dobijecie 800 łapek rozlosuję wam jedną premeczkę w następnym odcinku, a jeśli dobijecie 1000 łapek, będą dwie premeczki do wygrania. Więc myślę, że się opłaca. No i co, chciałbym też pozdrowić tutaj w tym odcinku gracza Tymek MC, Megzi, Bartima Skrypty, Jan Klewy, Mr. Paweł, Dangerus, Walecie na kask, Seba, Xnerko. No pozdrawiam ich, pewnie spacie dlaczego. A to właśnie są osoby, które pomogły mi zrealizować ten odcinek. Więc ja was zapraszam po prostu do oglądania tego odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i elo, pa pa. Dobra, tutaj gościu o niku Mr. Skarski The Crysis pisze, kto stoi TPA i ich dwóch online w gildii. Ale myślę, że uda mi się go jakoś zabić. No a jak zginę, no to trudno. I tak wam to pokażę w odcineczku. Tylko oby mnie ten gościu tepnął, dwóch na jednego bandę łysego, halo. Czy panowie mi tutaj tepną? Ja sobie ciszę Minecrafta lekko, halo. No no. Tepnijcie. O! Dobra, tepną mi gościu, więc elegancko. Szybko EC, koksy, koksy. Są koksy. Ty, a on bez kitu tepnął na klepę. Patrzcie, to jakiś stoż gościu. Efekty. I bitka. Bitka gościu, tutaj. Z tym, ten chciał ze mną jeden na jeden, dobra. To lecimy z Mr. Skarem, czego on ma nick. Dwóch na jednego już, co? Cwaniaczki, kurde. A miał być jeden na jeden, myślałem, że będzie jeden na jeden. Dobra, wbijamy do nich do żółwika, jolo. Nie caskamy się z nimi. Lecimy na grubości, gdzie oni mają żółwia? Tutaj. Kolejny rzucak, jazda. Trzeba do nich do żółwika wbić, kurde. Wbita rzucakami na odcinku Stepania. To by było kozak, co? Dobra, gdzie oni mają to wejście, Kuba? O kurde, bo gdzieś tu wpadłem. Dobra, tutaj wpadnąłem. Wpadnąłem, jest takie słowo, wpadłem, tak? Dobra, gościu, lisz. Ajajaj. Dobra, najwyżej go nie zabiję, to i tak sobie spróbuję stąd uciec, ale ten gościu chce uciekać, no ja pierniczę. Ty, no gościu, nie żartuj sobie, że... Aj, myślałem, że policzy... O, ten się zbugował, kolega, patrzcie to. Nie, dobra, nie zbugował się jednak. Wiecie co, ja sobie stąd też wytepam. Oni sobie jakiegoś stręża rzucili, to ja wyjdę sobie gdzieś tutaj, mniej więcej. Fajnie, bo gdybym wbił po prostu do nich, do Kuba, ich tam jakoś docisnął. Oj, 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 gdzie ja zeskoczyłem tutaj, na dół jakoś. Dobra, rzucam tutaj rzucaka na dole. Czy oni wbiją do mnie? Wbili. Bił ten jeden gościu i jest jakiś lag na serwerze. Halo, halo, dobra, elegancko. Rzucak wybuch, ale cię zginę. Nie mogę zjeść koksa, patrzcie to. Dobra, i bijemy się, gościu, dawaj, nie ma sojuszu. Nie ma sojuszu, klepa, tak o, od buta. Dawaj, gościu, będzie się na odcinku, ty, polisz. No nie, nie polizał, a ten jego kumpel też je koksa i tu wbija do mnie, no to unlucky, trochę lipa. Ale może set im jakoś padnie, to by było w sumie spoko opcja, gdyby jakiś set padł temu Mr. Skarowi. Na nim się w sumie skupię. O! Właśnie o tym mówiłem. Ale dlaczego mu set padł akurat wtedy, kiedy nie jest na koksie? W sensie, kiedy jest na koksie, a nie kiedy nie jest na koksie. Aha, i tamten uciekł i oni sobie po prostu itemy dobierają. Nie, dobra, nie ma takiej opcji. Jeśli oni sobie dobierają itemy, to ja w takim razie też to dobiorę. Dlaczego oni sobie mogą, a ja nie mogę? O! Zbugował się gościu. Padły mu buty. Zabiję go, dobra. To teraz lejemy tego. Gitara się ma. Ty, ale fart, lekki fart. Ej, czemu on mnie tutaj knoka, ty, patrzcie co gościu w ogóle. Czemu ty mnie gościu knokasz tam na dół? Co zjadł, refila, czy co zjadł? Chodź tu, kumpel. Gościu, nie ma sojuszu, miała być bitka. Pisaliście wcześniej, zanim do was stepnąłem, kto chce gildi. Gościu, klepa, nie ma sojuszu, klepa. Jazda. Au, au, jak to Sławomir. Dobra, gościu, on już wam ginie, mi się wydaje. Że chyba będzie deduwa. Co on zjadł? Refila? Czy co zjadł? Kurde. Gdzie on jest? Tutaj. Na koksie jest, ja pierniczę, dobra. Nie, nie był na koksie. Teraz jadł koksa, ja pierdzielę. Ale zrąbałem. Ale dobra, mam jeszcze 2,5 minuty stręża. Aha, gościu mi uciekł tutaj do tego. Ale nie ma gościa, on rzucaki. To tam raz, dwa, trzy wbije do ciebie, wbije. Gdzie ty mi chcesz uciec? Do kolejnego? Ty cioto. Czekajcie, czy mi się uda zbugować tak? Nie, nie uda, wiecie co, no trochę lipa. Ale mam pomysł taki, rzucę tak. O, zmienię sosecika, dobra, tutaj zmieniłem banie. Rzucam tego rzucaka i od razu się przygotuję na niego. On będzie biegał, dobra, wybieg. I lecę tu za nim, siema gościu. Nie ma sojuszu, nie ma. Dodawaliście, tepaliście do gi... No i polizał, picobello. Znaczy w sumie on chyba refila miał, więc jest double kill na gildi. Pewnie spytacie zombie, ale dlaczego go nie przestałeś bić? Przecież on ci sojusz pokazywał. Ta, sojusz, jak ja piszczę, jak dziewczyna, bez kitu. No po prostu ludzie, no... Wytłumaczenie jest proste.
zanim ja do nich tepnąłem, oni tam chyba pisali kto soj TPA. Pisali kto soj TPA. Kto soj TPA. No właśnie wtedy, kiedy ja do nich tepnąłem, a zanim ja właśnie do nich tepnąłem, czekajcie, bo się powtarzam, to spamili kto chce do gildii TPA, czyli po prostu myśleli, że będą się po prostu do nich tepali jakieś Steve'ki na ranking i łatwe kille, a tu nie, bo zębiaczek tepa, więc zostawcie łapkę w górę za to, że zrobiłem double killa na takiej gildii. No i tyle. Piona! Okej, mordeczki, ja tepam już do pierwszej osoby na tym odcinku, jest to tu Dape, Dape, nie wiem, kto się dokładnie czyta, ale zobaczymy. Gościu, tepnie, o kurde, co jest? Ty, ja tu sobie chcę nagrać tepanie. A tu jakiś gościu zaczyna wbić plec, o co chodzi? Gościu! Nie, no zabiję tego gościa, za karę. Ty, gościu! Co za... Kamiki! Klaty ze tymi, z tym... horsami ma. On polisz, patrzcie to. Nie, no co za gościu, polisz. Nie polizał, nie? Co za typek w ogóle? Kurde. Chciał mnie w plecy zabić, nie? Jak sobie stałem na awku. Ty, no nie odpuszczamy mu, nie odpuszczamy mu, nie ma takiej opcji. Czekajcie sobie szybko, by wyjdę z testa, żeby mi tutaj nie spamili, gdzie on jest. Tam jest, tutaj, halo, chodź tu gościu. O, jeszcze w nitki wpadę, siema. Siemano gościu, kolano. Dawaj, dawaj, on musi polizać w tych nitkach, no kurde. Ty, no tak jego klata z korsami jest jakaś, nie wiem, przywalona, bez kitu. Ile on pereł rzucił, chyba wszystkie pery we mnie wyrzucił praktycznie. Co za ziomek w ogóle. I sobie stręża kupił, tak? Tak, zakupił sobie stręża. Jak mi się go uda zabić, to wam to pokażę w odcinku, jak nie, no to nie. Więc pewnie wiecie, jeśli to oglądacie, no to pewnie wiecie, że już go zabiłem. Bo dałem taką informację, gdzie on jest? Tutaj jest, gościu. Się kowasz w kwiatach, ja pierniczę, ty. Jakiś ninja. Żółw ninja, nie, ty. Tryb maskowania, chodź tu, no. Ty, no chciałeś mnie zabić w pleca, teraz uciekasz? Ty masz szczelność, gościu? Ty masz szczelność? Dobra, bije się jeden na jeden, dawaj gościu, a nie. No polisz. Nie, on ma... Ciekawie, czy on ma full seta. O, banią pada, dobra. Chyba już ginie gościu, chodź tu. Perła, o nie, zbugowałem się. A w sumie mogę puncha wykorzystać. Zapomniałem, że przecież ja mam puncha. Gdzie on skoczył? Ty, patrz jaki cwaniaczek. Ty, cwaniaczku. Siema. Co jest? Co się stało? Jaki lag był? Ej, co jest? Ej, nie! Dobra, dostał, ty! Ty, jakby mi ten cwaniaczek uciekł przez laga, to ale by był rage'owany. Dobra, 12 ranków za niego dostałem. Nie będzie, kurde, typek nas bił w twarz. W plecy, dokładnie. Więc, dobra, taki macie dodatkowy... Dodatkowy po prostu urywek do tego filmu, pewnie wam tego nie pokażę na początku, ale lol, typek w ogóle ma nick Mister Zombiaczek. O co chodzi? I został wyrzucony z gildii KDK. Gramy do końca. No okej, to pozdrawiam Mister Zombiaczka. Więc dobra, ja was zabieram do końca. Dobra, tutaj gościu Niku Kotow pisze, kto chce do gildii typa, dodaje każdego. No typek tutaj ma ewidentne błędy w swoim pisaniu, ale po prostu są to błędy takie, wiecie, żeby zachęcić młodsze osoby, które po prostu myślą, że no, wiecie, jakieś dzieciaczki tam dwa, co tam, pewnie nie ogarniają Minecrafta, tu taka heca, wow, dobre typy, ale dobra, oni mnie tepnęli, mam nadzieję, że bez, no właśnie, jakiś nu mnie tepnęli, no ale zrobię jeden błąd, bo słabo mają zrobione te nóżki, więc strężyk i lecimy w nich, elo. Siemandero, gościu, siema. A, i gdyby poliza też w ogóle był sztos, to może ten drugi poliże, czy jest na koksie? Nie jest na koksie. Aj, nie polizam niestety. Aczkolwiek mogę mieć w sumie nad nimi przewagę. Co oni rzucili? Strange jakiejś rzucili, ale kij wie jaki to jest strange. Po ile oni mają ranku? Po 1000. Aha, mam tylko 4 perełki, nie dobrałem sobie pereł. No to super. Super ancko. Gościu, chodź tutaj. Który z nich musi polizać? Dobra, ten ma mniej regenki już. Ten to Kojokuwa, czy jak on ma tam nick? Kujawa to jest chyba ta? Czyli co on ma? Topo Kujawa, ja pierniczę, jaki to jest nick dziwny. Kurde. Gdzie ten go... Dobra, teraz temu padała regenka. Bo mi... Kurde, sedni padł. O nie. O kurde, no to by było chyba polizane sobie. Dobra, bo mi buty padły. To unlucky trochę. Tryte potem, 36. W sumie dobra, mogę rzucić tu rzucaka. I coś mi się wydaje, że niestety, ale zginę tutaj na tym odcinku. A to jest w ogóle ender chest. O kurde. To ja w sumie zrzucę tak. I wiecie, jest to dobrałem koksy, a oni sobie nie dobrali, taki myk. Dobra, goście padowania.
Aj! Ajajaj, było blisko, kurde. I oni sobie właśnie sety zmieniam, więc lipa. No trochę unlucky, aczkolwiek mam nad nimi przewagę w koksach. Mi się tak przynajmniej wydaje. W setach niekoniecznie, bo ich jest dwóch. Muszę ich tak jakoś, wiecie, po kolei obijać. Którego by tu fokusować, kurczę? No nie wiem, którego tutaj fokusować. Ja sobie czasem odsunę trochę mikrofon, żeby mi tak głośno nie było słychać. W sumie i tak mam przyciszam strasznie audio, ponieważ ja mam strasznie głośny i donośny głos, przez co, wiecie, tak by się wam trochę słabo oglądało. O kurde, co mi padło? Hełm mi już padł, o kurczę. Ale się zdziwiłem, nie? Bo mi tak nagle zaczęły z serca schodzić magicznie. Dobra, 40 sekund regenki. Stręża. Może ktoś akurat tutaj poliże w tym czasie, może ten? Aj, ten nie polizał, co on zjadł? Koksa? To ten teraz. Teraz kolejna kotowa. Polisz, kurde, dlaczego oni nie chcą polizać? To trochę lipa, mam szczerze powiem. Ale wiecie co, ja sobie kupię szybko efekty, co jest, jakiś lag? Dobra. Szybko kupujemy, co jest? Wow, gdybym zadał na tym lagu, to ale bym rzucił klawiaturą. Ale dobra, ja tego koksa i im w sumie powinien zostać po ostatnim koksie. Teraz jak który z nich chce koksa, to już nie powinien mieć koksów. Dobra, ten rzucił sobie stręża kolejnego. Ale to w sumie nic mi strasznego, bo ja zmieniam sobie seta ostatniego już. I coś mi się zdaje, że mój największy problem właśnie będzie to, że ja nie mam seta. I to mnie najbardziej będzie bolało po prostu. Dobra, gościu zjadł już ostatniego. Więc może mi się chociaż jednego uda zabić. Dobra, ktoś tu ucieka. Nie no, nie gadajcie, że oni uciekają tutaj w dwóch. Wow. A zabiłem jednego. Patrzcie to, zabiłem tego. Okej, czyli jednego zabiłem, czyli jeden frag zaliczony, nieźle. Teraz pytanie, gdzie jest ten drugi? Czy mi się go uda tu znaleźć? Chyba nie. A więc dobra, jest jeden fragens, jest elegancko, więc myślę, że na odcinku wam to można pokazać. Pozdrawiam, więc widzicie. Nawet jak się tepacie 2 versus 1, to macie szansę po prostu kogoś zabić. No, więc wiecie. Łapka w górę, subik, dzwoneczek i te sprawy, komentarz, więc no, do następnej akcji. Okej, tutaj ziomek z Gildii List, spoko, stoko, pisze, kto klepa siłka 2 TPA, kto chce kord MSG, więc myślę, że do takiej osoby właśnie będzie spoko tepnąć, skoro mają tam siłkę 2. Mam nadzieję, że mnie nie oszukają z tą siłką. I będzie klepa. O, dobra, tepają mnie, więc jest elegancko, pyk, pyk, aby sobie koksiki dobiorę. Gdzie mam koksy? Tutaj. Nie, to nie są koksy. Ej, halo, gdzie są koksy? O, tu są koksy, kurde, mam takie... Wiecie, dziwne tekstury tych koksów, niewyraźne, ale okej, dobra, bo on mi tutaj tepnął w... Generalnie w jakieś beczkę czy coś, jest godzina 22:40, nie mogę zbytnio krzyczeć. Więc generalnie to lipa. Ale myślę, że gościa uda się zabić, on ma 1400 ranku, kurde. Takiego gościa, gdyby polizał, no tak, prędzej ja poliżę, bo mi set pada. Ale w sumie teraz może gościu nie garnąć. O, gdyby mu set padł, to by było spoko. Ale no dupa. Tylko, wiecie co, trzeba tutaj Enderchesta rozwalić, to będzie lepiej. Jak będzie lepiej, jak rozwalimy po prostu Enderchesta, on wtedy się nie będzie mógł dobierać i będzie git. Halo, panie Stoko, spoko. O, właśnie mu padł set. No nie, dlaczego mu padł set akurat wtedy, kiedy był na koksie? No trochę lipa, przyznam szczerze. Tylko, że nie polizał. I trzeba od razu secika zmienić, żeby mieć przewagę. Może on nie ogarnie w którymś momencie i po prostu tego seta nie zmieni. Ale dobra, lecimy z gościem. Tak patrzę na jego ranking i tak patrzę na swój ranking, że kurde, przez tego live'a dzisiejszego, czyli 28 lutego, straciłem prawie na tym live'ie 150 rankingów, więc wiecie, trochę lipa. Ale z drugiej strony przynajmniej się fajnie live ogląda, jak rage'uje. Co wiecie, to jest takim elementem, takim smaczkiem, kurde, tych live'ów, bo bardzo często czymś rzucę, uderzę w coś, kopnę, zwyzywam kogoś ludziom. Ludzie mówią, że to jest właśnie spoko, że nie siedzę na tych live'ach jak pipa, tylko coś po prostu sobie tam robię i tworzę. Ale dobra, czy gościu później, no nie pulizo, czemu mu padł mu set akurat wtedy, kiedy był, miał seta git, no po prostu to jest pechowe życie zombiaczka. Aha, bo no i padł mi hełm, nie zauważyłem, co mi padło. No dobra, no trudno. Zagadałem się, zapomniałem o secie, więc trochę lipa. Zobaczę sobie, czy mogę sobie wziąć kity. Mogę sobie wziąć kity, więc sobie jeszcze wezmę kity. I co, mordki? Widzimy się przy następnej akcji. Ja sobie tutaj patrzę, odbiorę razem z wami kity. Nie wiem, ile tam wyjdzie już odcinka, około 10 minut, ale jak wiecie, ja wam wrzucam dedy, więc to też będzie na odcinku. Więc pozdro. Zostawcie łapkę w górę za to, że się wam się tak poświęcam i straciłem znowu 50 ranku. Ja pierniczę. Dobra, do następnej akcji. Yo. O, pozdrawiam jeszcze gracza Dirtiego, co tu staje obok mnie, bo z gildii mojej. Pozdro.
Dobra, tutaj typek z gildii Digi, crazy ciulowy MNI, pisze, kto sobie ich chce i ty to TPA. No ja chcę itemy, więc tepamy do gracza crazy. Tylko czekajcie, crazy ciulowy, o, to jest on. Dokładnie on, zobaczymy, czy mnie gość tepnie, halo, halo, panie crazy. Dawaj, dawaj, tepaj pan. Zaakceptował propozycję, o, dobra, tepa mnie elegancko, więc ja sobie dobieram tej koksy na szybko. Pyk, koksy dobrane i lecimy. Dobra, chyba mi... Chyba kolego się trochę pomyliłeś i mnie w nogi tepnąłeś. Kurde, szkoda, że nie będę na stręży, bo gościu tutaj szybko dosyć sobie polizał. Ale mam nad nim przewagę, mam nadzieję, że on tutaj nie będzie uciekał. Który to jest poziom? To jest 50 poziom. Więc wiecie co, wywalę tutaj rzucaka jakiegoś szybkiego, żeby on sobie po prostu nie mógł koblować. I myślę, że będzie git w takiej sytuacji. Nie wiem, czy to jest jakaś dziewkarka, czy co, bo 50 poziom to mi się wydaje, że kuboidów nie ma. Mapa jest cała zrobiona raczej na 50 poziomie. Ale dobra, gość tutaj zbytnio sobie nie ogarnia. Przewagę mam też tym nad nim, że ja mam po prostu stręża i speeda, a on tego nie ma. I oby też nie miał też pereł, po prostu tak jak nie ma tych itemów, co ja. Co zjadł? Koksa, kurde. Gościu polisz, ma perły, no nie. Trochę przypał. I sobie rzucił tego. Rzucił sobie stręża potkę i się zbugował. O kurde. No, bym sobie otworzył crafting, by było lizane. I by był kolejny fail na odcinku. Znaczy fail, nie wiem, czy wrzuciłem tą akcję z failem. Ale chyba wrzuciłem ją. Więc no, dobra. Trzeba się znaleźć bitem typa. Ile ma rank? 764, a ja? 1177, no. Ach, to nagrywanie dla was odcinków. No trochę tego ranku się traci niestety. Jak się nagrywa odcinki dla moich kochanych widzów, którzy mnie oglądają. Jeśli oglądacie ten moment, możecie napisać. Możecie zostawić serduszko w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny moim kochanym widzom. Ale dobra, ja już nie tyle nie gadam, bo kurde, ja się wam rozczulam na tych odcinkach, gadam za dużo, ludzie też mi mówią, nie gadaj tyle, myczek, nie gadaj tyle. No ale wiecie, jak będę siedział tak pała, zademonstruję wam 5 sekund. O, widzicie, no gdybym tak po prostu bił się na tych odcinkach, nic nie gadam, to wiecie, takie trochę bez sensu to było i jeszcze bardziej by te odcinki nudne były niż są. No ale za to live'y ludziom się podobają i za to wam po prostu z tego się cieszę, tak powiem. Dobra, gościu, chyba ci się pomyliło, że ty się będziesz mi koblował. Nie ma tak łatwo, ja mam rzucaki przy sobie, gościu, a nie. Dobra, muszę tam do niego wskoczyć, będzie mi go po prostu lepiej bić. Jaki ja ma... O, jakiś typek z mojej gili pisze help Fossa. To zaraz po tej klepie będzie trzeba mu iść pomóc do Foski. Dobra, gość już tutaj ewidentnie ucieka i chyba mama kaplicę i mam nadzieję, że mi się go uda zabić. Co on mnie knoka do narażnika? Gościu, nie pomyliło ci się? O, dobra. Polisz, proszę, polisz, jeszcze mam 5 sekund tego. Lizu. Nie polizał niestety. Ale lipa. A patrz, on wszystkie item sobie, nie będę chyba marnował na niego emeraldów, bo nie opłaca się. 400 taki zawsze przydadzą, bo patrz, on wszystkie po prostu je itemsy. No ta, wszystkie itemy je. Co on zjadł? Teraz chyba zjadł koksika. Nie, na tyle refile, ja dobra, to on już powoli ginie sobie, gościu. Tylko, że mi tutaj nie uciekł. Gościu, gdzie ty mi chcesz uciekać? O, Bania. Dobra, pada mu Bania. I spadł razem ze mną do tego spadu. No i elegancko, goście zabity, plus 25 ranku mordeczki. Więc ja mam w tym momencie, dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek, jeśli dotarliście właśnie do tego momentu, gdzie jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek i polecam wszystkich ludzi, którzy napisali tutaj do mnie gzy, pokażę wam tą listę. Dzięki wielkie Tomek, Adrian, Wielomożny Hubert, Master, DVX, Patimki, WK17. No i pozdrawiam po prostu tych ludzi i wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu #koniec. No i elo, do następnego odcinka. Pozdro.